Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was troszeczkę niecodzienny tutorial, ponieważ dzisiaj mam dla Was makijaż festiwalowy. Postawiłam na neutralne kolory, taki właśnie piękny zachód słońca, pomarańcze i błysk oraz troszeczkę pazurka, troszeczkę akcentu kolorystycznego właśnie z tym niebieskim pod brwią. I chciałam szaleństwo, nie chciałam zbytnio właśnie tutaj przesadzać na twarzy, ponieważ u nas niestety nie robi się takich makijaży jak na Coachelli. Stwierdziłam, że taką neutralną, taką bardziej stonowaną wersję zrobię, żebyście mogły ją wykorzystać, jeśli wybieracie się na jakiś festiwal w tym roku. Makijaż festiwalowy możecie zobaczyć nie tylko u mnie, ale także u dziewczyn, ponieważ zrobiłyśmy ten film w kolaboracji. Także teraz możecie zobaczyć, jakie piękne prace one zrobiły i jak one zinterpretowały ten temat. Teraz możecie zobaczyć pracę Vanessy z kanału Beautiful Tricks oraz Kamili z kanału Gapa Sobie. Linki do kanałów dziewczyn znajdziecie na dole w opisie, także koniecznie tam zajrzyjcie i koniecznie zobaczcie, jak one wykonały właśnie te makijaże. I nie przedłużam dalej, tylko zapraszam do oglądania tutorialu. Dzisiaj zaczniemy troszeczkę niestandardowo, ponieważ zaczniemy od makijażu twarzy i w tym momencie mam czystą skórę stonizowaną, także na początku nałożę bazę, jest to baza nawilżająca oil free, czyli bez oleju w składzie. Ta baza idealnie nawilży skórę, ale nie będzie jej przytłuszczała w ciągu dnia i sprawi, że podkład się idealnie do niej przyklei, ponieważ podkład, którego będę używała, jest także oil free. Także bazę nakładam głównie w strefie T, ale tak naprawdę przyciągam na całą twarz. Podkład, jakiego będę dzisiaj używała, jest to WR z firmy Estée Lauder. W tym momencie jestem świeżo po samoopalaczu, także mój obecny odcień jest to 3W1 Tony. Jest to piękny odcień, typowo właśnie taki żółto-oliwkowy, już dosyć opalony. Ja tego odcienia właśnie zawsze używam po samoopalaczu albo po prostu po lecie właśnie też używam tego odcienia, jak już się opalę na słońcu. Jeśli chodzi o skórę na mojej twarzy, ja nigdy nie opalam twarzy. Czasami nakładam samoopalacz na twarz, żeby tutaj wyrównać kolor, żeby nie było tej różnicy w momencie, kiedy właśnie wychodzę na zewnątrz bez makijażu, ale najczęściej po prostu wyrównuję kolor podkładem. I rozcieram wszystko bitym blenderem, żeby tutaj idealnie wtopić ten podkład w skórę, żeby nie był widoczny na skórze. Daje to troszeczkę mniejsze krycie. Ogólnie jeśli chcemy uzyskać najmocniejsze krycie, to właśnie lepiej wtedy użyć pędzla, ale beauty blenderem uzyskujemy dużo bardziej naturalne wykończenie i ładniej się właśnie stapia ze skórą na twarzy. Jeśli właśnie wybieracie się na jakiś festiwal, na jakiś koncert, kiedy chcecie, żeby makijaż wytrzymał jak najdłużej, a macie właśnie skórę przetłuszczającą się, to osobiście polecam bardzo właśnie ten podkład z Estée Lauder WR. Jeśli za to macie ograniczony budżet, to takim fajnie utrzymującym się z pełnym kryciem podkładem jest Infallible 24 Hour Matte z L'Oreala. Korektor, jaki dzisiaj użyję, jest z Urban Decay, jest to Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer, mój jest w odcieniu Light Warm. Jest on właśnie też taki ładnej żółtawej tonacji, jest on dosyć jasny, także on ładnie rozświetli tutaj okolice pod oczami, ale także właśnie w strefie te też go delikatnie nałożę. Tutaj różnica wygląda na ogromną, ale tak naprawdę po rozstarciu nie będzie tego tak widać. Ładnie rozświetli i rozjaśni te okolice, ale nie będzie to aż tak mocno, bo teraz to wygląda jakbym chciała coś białego nałożyć pod oczy. Powieki, jak widzicie, zostawiam czyste, ze względu na to, że u mnie korektor się nie sprawdza na powiekach, ponieważ chodzi szybko w załamania, także tam nałożę bazę pod cienie. Teraz użyję pudru z Laura Mercier, zarówno do bakingu, jak i do przypudrowania całej twarzy. Jeszcze rozcieram granicę, ponieważ już zdążył korektor wejść w załamania. Tutaj chcę, żeby jak najbardziej płatka była ta powierzchnia, zanim ją przypudruję. Jeśli macie skórę przetłuszczającą się, to w te miejsca, które przetłuszczają się najbardziej, też możecie właśnie przypudrować tą metodą baking. Ja także tutaj gąbeczką taką wilgotną jeszcze nakładam puder na nos. Po kilku minutach spokojnie można ten puder, właśnie nadmiar tego pudru, strzepać pędzelkiem. I teraz spokojnie możemy przejść do konturowania. Ja tutaj użyję mojej ulubionej paletki z Kobo, jest to Face Contour Palette. Używam tutaj najciemniejszego odcienia, które jest najbardziej kochane. I używam tego pudru do konturowania właśnie policzków oraz nosa. Następnie użyję jednego bronzera ze Stila. Jest to Stila Sun Bronzing Powder. On już jest typowy do ocieplania twarzy, do nadania opalenizmu. Także on jest właśnie w opakowaniu widać, że cieplejszy. Także ten bronzer nakładam troszeczkę powyżej tej linii konturowania, żeby ocieplić tutaj policzki oraz na boki czoła, żeby właśnie tutaj jakby zrobić taką sztuczną opaleniznę na bokach czoła, które się zawsze najmocniej opalają.
Użyję jeszcze jednego bronzera i będzie to Betty Luminizer z firmy Debalm, ale ten bronzer już jest taki typowo rozświetlający. On jest z połyskiem, on daje fajny blask, a jeśli idziemy właśnie na coś takiego jak festiwal, to chcemy, żeby ta skóra nam ładnie odbijała światło, była ładnie rozświetlona. Niekoniecznie takim rozświetlaczem, tylko właśnie takim złotym, jasnym na kościach policzkowych, ale także, żeby ta skóra ładnie odbijała światło. Także w te miejsca, gdzie nakładałam ten ocieplający bronzer, delikatnie nakładam także ten, ponieważ ten bardzo ładnie odbija światło. Nie wiem, jak to będzie widać tutaj w kamerze, ale jest po prostu cudne. I ten rozświetlacz ja lubię nakładać właśnie na twarz, ale nie tylko, ponieważ na ciele sprawdza się jeszcze lepiej. Właściwie do tego makijażu nie będę nakładała żadnego różu, także ten bronzer właśnie, ten rozświetlający, nałożę też tutaj właśnie w te miejsca, gdzie nakładam normalnie róż, ponieważ to zabrązowe i policzki, więc się ładnie odbijało światło. A kości policzkowe rozświetla rozświetlaczem z Becka, jest to odcień Champagne Pop, taki właśnie jest złoto-brzoskwiniowy. I oczywiście rozświetlam tutaj łuk, kupidyna oraz nos. Teraz możemy już przejść do makijażu oka i na początku nałożę bazę, czyli Pink Pocket z Makeup Fortinier Soft Ochre. Jest to baza, która zarówno przedłuża trwałość cieni, ale także wyrównuje pięknie kolory. Nie widać żadnych żyłek czy innego koloru na powiekach. Teraz tę bazę przypudruję tym najjaśniejszym odcieniem z palety Semi Sweet Chocolate Bars Too Faced. Na początek będę zaczynała budować załamanie tutaj tym brzoskwiniowym odcieniem z palety Sweet Peach Too Faced. Na początek powoli zaczynam budować załamanie właśnie tym brzoskwiniowym odcieniem, ale tutaj w tym wewnętrznym kąciku zdecydowanie dalej wyjeżdżam, tak jakbym ten kącik oka miała dużo dalej. Ten odcień, jak widzicie, nałożyłam tutaj delikatnie w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku i tak samo będę nakładała na dolną linię rzęs, tutaj dosyć nisko, ponieważ to jest odcień, który będzie jakby tworzył dolną granicę makijażu oka. Teraz sięgam po pojedynczy odcień Zingrota, jest to taka zgaszona pomarańcz i będę już mniejszym pędzelkiem nakładała troszeczkę poniżej tego brzoskwiniowego odcienia z Too Faced. Ten sam odcień nakładam także na dolną powiekę, tutaj w tej zewnętrznej części, jak najbliżej linii rzęs. Zewnętrzny kącik oka nałożę jeszcze taki ciepły odcień brązu. Jednak używam tego jakby rdzawego brązu i nakładam właśnie i w zewnętrzny, wewnętrzny kącik i delikatnie załamanie powieki, żeby tutaj wzmocnić ten efekt, ponieważ tak wyglądało to troszeczkę za bardzo mdło i rozcieram wszystko poprzednim pędzelkiem, tym, którą nakładałam brzoskwiniowy odcień. Teraz będę używała pigmentu z MAC-a w odcieniu Vanilla, które będę nakładała na mokro przy pomocy Fix Passa, także z MAC-a. Także spryskam na początek pędzel i nakładam tutaj na środek. A do rozświetlania wewnętrznego kącika użyję pigmentu z MAC-a w odcieniu Melon. Troszeczkę ten kolor w kącikach zneutralizuję, używając właśnie rozświetlacza w odcieniu Champagne Pop. Teraz podkreślę brwi pomadą z Anastasia w odcieniu Taupe. Teraz użyję błękitnego eyelinera z Inglota, żeby tutaj odciąć brew. Tutaj stworzę taką cieniutką kreskę pod brwią. I odrobinę białego eyelinera, żeby tutaj w tej wewnętrznej części delikatnie rozjaśnić, ale żeby to nie było takie mocno białe. Teraz wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne rzęsy ze Sminko Lashes o modelu Queen. Na usta na początek nałożę szminkę z MAC-a w odcieniu Velvet Teddy. A następnie na środek ust nałożę szminkę z Jouer, jest to kolor Papaj.
Jak razem to jest skończony makijaż, dajcie mi znać, co o nim sądzicie. Koniecznie zajrzyjcie na kanały dziewczyn, żeby zobaczyć, jak one zinterpretowały temat. Możecie też napisać, czy wybieracie się na jakiś festiwal. Ja sama wybieram się jedynie na Orange Blossom Festival, na ten pierwszy dzień, żeby zobaczyć Years and Years oraz Kings of Leon, także dajcie znać, czy się tam zobaczymy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!